chodzenia nie jest to najbardziej sprzyjający czas na to, aby ćwiczyć, dlatego przychodzę do Ciebie z tym świątecznym wyzwaniem. Przygotowałam krótki, ale naprawdę bardzo skuteczny, efektywny trening interwałowy, podczas którego popracujemy nad zbudowaniem masy mięśniowej, wzmocnieniem serca, zmobilizujemy stawy, rozciągniemy mięśnie, a wszystko to naprawdę w bardzo przystępnej formie. Do dzisiejszego treningu będzie potrzebna mata, wygodne buty sportowe, ręcznik woda i jeżeli już to wszystko masz, zaczynamy! Pierwsze ćwiczenie, raz, dwa, trzy razy. Oczywiście brzuch pracuje, jedno miednice zaangażowane. Tutaj pracujemy nad równowagą. Układamy udo do rotacji wewnętrznej. Mobilizujemy staw biodrowy i odstawiamy nogę jak najdalej do tyłu. Kolano nogi z przodu oczywiście musi znajdować się nad kostką. Podciągnij spojeniem o nogę do góry, zejdź nisko. Poczuj, jak pięknie rozciąga się noga z tyłu. Wdech nosem. I teraz z wydechem rotujemy się na stronę nogi, która jest z przodu. Pamiętaj, pilnuj pozycji stawu kolanowego. Otwórz klatkę piersiową. Wracamy, hop, noga góra, równowaga. Raz, dwa, angażuj brzuch. Trzy, rotacja. Pamiętaj o tym ruchu w biodrze do rotacji wewnętrznej. Mocno pracują mięśnie brzucha. Rozciągamy, schodzimy nisko, pilnujemy pozycji stawu kolanowego i hop, góra, góra, zaczynamy. Bring me down, whatever, call me off, whenever, I got time, whenever, now. You look great, however, this can't wait for the better, let us talk forever, now. Lecimy teraz z drugim ćwiczeniem. Wdech nosem, oczywiście mocno pracują mięśnie brzucha. Na pełnych stopach, oczywiście stopy ułożone równolegle względem siebie. Schodzimy do pełnego przysiadu, mobilizujemy tutaj całe ciało, odstawiamy najpierw prawą nogę, lewą, pozycja plank, płaskodolny odcinek kręgosłupa. Dostawiamy teraz prawą nogę jak najdalej do przodu, tak aby palce znalazły się w jednej linii z nadgarstkiem. Teraz mocno aktywując pośladek, dno miednicy i mięśnie brzucha, próbujemy hop, wstać, góra. Noga pracuje jednocześnie z rękoma. Później schodzimy i to samo, lewa, plank, dostawiamy lewą, aktywujemy tutaj całe ciało i góra. Zaczynamy. Ręce do boku, dociągamy kolano do łokcia, nie łokieć do kolana, hop,
Jeszcze raz, trzy razy. Siadam. Przenosimy ciężar ciała na jedną stronę. Siadamy oczywiście na całych stopach. Ręka, noga, góra. I hop, wracamy. Góra, raz, dwa, trzy. Całe stopy, siadamy na drugą stronę. Kolano, idziemy do podporu bokiem. Bark znajduje się bezpośrednio nad nadgarstkiem. Następnie na maksa dociągamy nogi. Góra, raz, dwa, trzy, dół, siadamy, wychodzimy, góra i powrót. Zaczynamy. I ran up a check, I might do it again. Enemies close, have me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Took so many years, I'm just waiting for the wins. I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. If I do it once, I do it again. Add it up, add it up. Bankroll, bankroll. Euro, euro. Peso, peso. Add it up, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up, add it up. Bankroll, bankroll, euro, euro, peso, peso, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up. Told you if it's all me, everything is on me. Gon' back it up. Matter what? Told you I'ma do me. Why you hating on me? It's not adding up. Do roll like a Mack truck. Country heart, I'ma cop a farm and go act up. Lot of scars, I was cold hearted, now I'm back up. Keep it real, I do this once a month, I don't rap much. I just take the money and go stack up. Only buying Carhartt, car cards, take it tatted up. Czwarte ćwiczenie. Przeskoki, szeroko, wąsko. Kolana są cały czas zgięte. Schodzimy nisko, wypadamy do przodu. Wypadając, układamy miednicę do tyłopochylenia. Biceps przód, łokieć tył, barki daleko od uszu, trzymamy, zginamy łokcie, mocno wychodzimy do tyłu, wąsko, szeroko, wąsko, szeroko i jeszcze raz, przód, zaczynamy. Podnosimy się i mocno rozciągamy pachwinę. Siadasz, bok, góra, rozciągamy pachwinę, centrum i dopiero na drugą stronę. I mocno rozciągnij centrum i dopiero idziemy w bok. I do góry wracają pośladki. I pięknie rozciąga się pachwina, kolano nogi z przodu, bezpośrednio nad kostką. Zaczynamy.
ułożona jest równolegle względem podudzia nogi, na której się podpieramy. Poczuj, jak mocno rozciąga się pachwina. Opieramy się na palcach. Siadamy. Mocno rozciągaj pachwinę. Idziemy góra, odchylamy się do boku, ale nie jest to pochylenie się, tylko odchylenie, wydłużając maksymalnie bok, który znajduje się blisko do maty, jak najniżej. Dokładamy rękę, druga noga do góry i hop, wracamy. Siadasz, rozciągasz. Mocno góra, brzuch, ręka, noga, góra. Zaczynamy. Siódme ćwiczenie. Oczywiście robimy to samo na drugą stronę. Pamiętaj o pracy dna miednicy i mięśnia poprzecznego. W momencie, kiedy tutaj się wychylasz, staraj się wyjść jak najwyżej. Bardzo mocno aktywuj cały gorset mięśniowy. Noga do góry. Zmobilizuj biodro. Podnieś się tutaj jak najwyżej. I w momencie powrotu wyrzuć nogę jak najbardziej do boku. Jeżeli jesteś gotowy, zaczynamy. I told you every single time, don't you worry. You would always call me at the wrong time, so you can know what I was up to. Oh, don't you get that it's just stupid. Klatkę piersiową, głowa jest cofnięta. I teraz aktywując dno miednicy, jedynka, dwójka, trójka, poprzeczny, układamy miednicę do tyłu pokolenia. Trzymasz. Trzymasz, wszystko bardzo mocno pracuje. I następnie hop, idziemy do tyłu, łapiemy się za Achillesa. Mocno wypychamy brzuch do przodu, jeżeli walczysz z rozstępem mięśnia prostego brzucha. Napnij tutaj mięsień poprzeczny. Jeżeli nie wychodzi ci stóp, to spokojnie możesz to ćwiczenie robić. I jeszcze raz, wychodzimy do przodu. Otwieram klatkę piersiową, pośladki są wypięte. Napinając dno miednicy i brzuch, układamy miednicę do tyłu pochylenia. Delikatna pompka i idziemy hop do tyłu. Zaczynamy.
Jeżeli masz szeroką matę, będzie Ci dużo łatwiej. Jeżeli masz matę, która ma 60 cm, tak jak ja, będziesz część ćwiczenia wykonywać na podłodze. Kładziemy się na brzuchu, czoło oparte o matę, dłonie znajdują się w jednej linii z barkiem. I teraz dotykamy stopą do dłoni po stronie przeciwnej. Przenosimy rękę. Kładziemy się na plecach, napinamy na maksa mięsień poprzeczny. Głowa tutaj jest w górze. Ściągamy i super, wracamy. Rotacja czoło na matę i teraz druga strona. Dotykamy palcami do dłoni. Ręka idzie do przodu, lecimy na plecy i mocno dociągamy, ściągasz. Poprzeczny napięty, dno miednicy napięte. Jeżeli masz rozstęp, spokojnie możesz wykonywać to ćwiczenie. Tylko aktywuj mięsień poprzeczny i dno miednicy. I zaczynamy. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you've tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. That you showed up was written in my palm. You are a statement, explode like a bomb. I get to push myself to victory. You make me winner. You cut me loose and set me free. You make me win in every way. You show me how to spread my wings. Yes, I'm the winner of the day. Lecimy z 10. ćwiczeniem. Możesz wykonać je bezpośrednio na ziemi, możesz wykonać je na macie. Mi jest chyba trochę wygodniej bez maty. Kładziemy się na plecach. I teraz stopy są skierowane na sufit. Będziemy dociągać nogę na przeciwną stronę, próbując dotknąć kolanem do ziemi. Nie rotuj nogi na zewnątrz, tylko staraj się fajnie trzymać ustabilizowaną miednicę. Jak największa rotacja. Możemy spojrzeć za ręką na stronę przeciwną. I teraz idziemy do boku. Ręka do góry znajduje się w jednej linii z całym ciałem, bardzo mocno pracują tutaj mięśnie brzucha, nie dawaj ręki do przodu, bo będzie za łatwo. I teraz spróbujemy podnieść się mocno do góry i napiąć tutaj wszystkie mięśnie z boku. Ale co jest ważne, nie wspieraj się na łokciu, chodzi o zaangażowanie mięśni, a nie ułatwianie sobie mięśniami rąk. Wracamy do centrum i teraz druga strona to samo i znowu obracamy się. I lecimy do boku. Zaczynamy. Reboot, I'm cold red, my service automated, like data running through my veins. Got you distracted, subconscious overloaded, careful don't pull the cord on me. Piersiową. Co jest bardzo ważne. Noga z przodu zgięta w kolanie pod kątem 90 stopni. Noga z tyłu również zgięta pod kątem 90 stopni. Między udem nogi z przodu i udem nogi z tyłu również mamy kąt 90. Siedzimy symetrycznie na miednicy, obciążając równomiernie
jak to tylko możliwe, oba guzy pluszowe. Kładziemy się do przodu, ale nie garbnąc się i dążąc, aby czoło dotknęło do podudzia, tylko mocno wychodzimy z klatką piersiową do przodu. Następnie prostujemy w kolanie nogi z tyłu, przenosimy ciężar ciała na ręce i lecimy do wysokiego planu. Głowa cofnięta, brzuch bardzo mocno pracuje, wracamy i zmieniamy stronę. Siadamy. Złap dobrze pozycję, nie musisz się spieszyć. I mocno wychodzimy do przodu, nie kierując klatki piersiowej na kolano, asymetrycznie na podudzie. Przygotuj się. Pozycja. Aktywujemy dno miednicy, ściągamy łopatki, idziemy do góry. I hop, noga do wysokiego planu. Lecimy. Dwa. Następnie łapiemy stopy po zewnętrznej stronie. Wchodzimy do pozycji Happy Baby z głową w górze lub z głową na ziemi. Tutaj już sam decydujesz. Łączymy i jeszcze raz. Hop. Hop. I na zewnątrz. Happy Baby. Zaczynamy. Ważne, a po drugie, nie każdemu chce się pojawić na macie w okresie świąt. Dlatego mam nadzieję, że jesteś z siebie dumna, jesteś z siebie dumny, bo odwaliłeś kawał dobrej roboty i umówmy się, że w taki sposób to można kończyć rok. Z racji tego, że jest to świąteczne wyzwanie, chciałabym tu i teraz życzyć Ci wesołych świąt, cudownego czasu z rodziną, dużo zdrowia, bo tak naprawdę to dzięki niemu jesteśmy w stanie zdobywać nasze szczyty, wykonywać treningi i walczyć o marzenia.
Bardzo chciałabym Ci również podziękować za ten wspólny rok. Rok, który już za chwilę się kończy, ale mam nadzieję, że będziesz ze mną i z DDS w 2023 przy okazji wyzwania Poznaj Siebie. Wyzwanie to rusza 2 stycznia, ale już niedługo na moim kanale pojawi się film, w którym szczegółowo opiszę, co autor miał na myśli. Jeszcze raz wesołych świąt dla Ciebie, dla całej Twojej rodziny. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję za to, co tutaj wspólnie robimy. I mam nadzieję, że szybciutko znowu zobaczymy się na macie. Mua!